Moi najdrożsi widzowie, i druga część filmiku, którą zapowiedziałam, to dotyczy ona rytuału, który miał miejsce 14 grudnia, a mianowicie nawiązanie kontaktu z Waszym aniołem stróżem, z Waszym takim opiekunem i przewodnikiem, który towarzyszy Wam w czasie Waszej inkarnacji tutaj na Ziemi. W tym rytuale brały udział osoby, które właściwie nigdy nie miały kontaktu i przy pomocy tego rytuału udało się ten kontakt nawiązać, ale co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że po tym rytuale otrzymałam kilka zgłoszeń od osób, które przegapiły termin, które chciałyby wziąć udział w tym rytuale, ale niestety zgłosiły się za późno. I ten filmik służy jako takie ogłoszenie, a mianowicie, jeżeli takich osób będzie więcej, to ten rytuał powtórzę, ale nie w najbliższych tygodniach, może gdzieś na wiosnę, ponieważ w tej chwili jest tak dużo innych prac magicznych, że nie mam takiej możliwości, aby wcisnąć go, tak brzydko to nazywając, pomiędzy inne prace. Ale jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, to ten rytuał zostanie powtórzony. Bardzo proszę o zgłoszenia do mnie przez e-mail i wówczas te osoby, które nie brały udziału w tym rytuale w grudniu, mogą z takiego rytuału jeszcze raz skorzystać. Czyli będzie taka jeszcze jedna możliwość. A tutaj chciałabym przeczytać dla Was kilka takich sprawozdań z tego właśnie rytuału, abyście mieli mniej więcej taki obraz, jak nastąpiło takie nawiązanie tego kontaktu, jak to mniej więcej wygląda u innych osób i może uda Wam się samodzielnie taki kontakt nawiązać przy pomocy po prostu rozmowy z Waszym aniołem stróżem, przywołania go w Waszym takim już zwykłym życiu codziennym przy pomocy modlitwy, czy po prostu zapalenia świecy i prośby o to, aby Wam się w jakiś sposób ujawnił. I tutaj może przejdę do przeczytania, abyście mniej więcej mieli ten obraz, jak to wygląda, jak można odczuć takie nawiązanie kontaktu z własnym opiekunem anielskim. Kochana Mario, jak zwykle nie byłam sama, synek za drzwiami, ale starałam się jakoś nawiązać kontakt z moim aniołem. Przede wszystkim podziękować mu za wszystko w moim życiu. Podziękowałam, poprosiłam o opiekę i wsparcie. Nie odczułam jakichś nadprzyrodzonych zjawisk, natomiast podczas całego rytuału czułam się dobrze i spokojnie, bezpiecznie. Świeca paliła się równym, ładnym płomieniem. Wiem, że mój aniołek jest obok mnie i że mogę liczyć na jego pomoc. Dzień kolejny po rytuale przeżyłam w bardzo miły i aktywny sposób. Buziaki, kochana Mario, i moc dobrej energii dla Ciebie, Twoja H. Moi drodzy, wszystkie imiona tutaj skróciłam tylko do pierwszej literki, ponieważ są to takie bardzo osobiste przeżycia i nie powinno się tutaj publicznie mówić, od kogo one dokładnie pochodzą. Kolejne sprawozdanie. Witam serdecznie Pani Mario, rytuał rozpoczęłam zgodnie z Pani wskazówkami od oczyszczenia aury. Wobec tego, że jestem osobą, której ciężko jest się skupić i wyłączyć z otoczenia, wyłączyć myśli te o życiu codziennym, wiedziałam, że potrwa to długo, dlatego też zaczęłam troszkę wcześniej. Tak jak przypuszczałam, nie było łatwo skoncentrować się i postępować zgodnie z Pani wskazówkami, ale mam nadzieję, że się udało. Następnie rozpoczęłam podziękowania za możliwość telepatycznego spotkania z Panią i możliwość wykonania tego rytuału połączenia z aniołem stróżem. Starałam się wyobrazić sobie, jak on wygląda, jak stoi obok mnie i otacza mnie swoimi skrzydłami. Nie czułam ciepła, które Pani opisywała, ale takie mrowienie w dłoniach. Nie było to nieprzyjemne uczucie, ale inne niż takie, którego można doświadczyć, gdy zazwyczaj cierpną ręce. W tych chwilach starałam się skupić na myśleniu nad moim życzeniem, nad częścią mojego życia, która obecnie jest moim zdaniem niepełna i prosiłam anioła o to, aby pomógł mi wypełnić tą pustkę miłością. Na zakończenie rytuału podziękowałam aniołowi za wysłuchanie moich próśb i jeszcze raz za możliwość takiego spotkania. Wtedy też poczułam ciepło ogarniające całe moje ciało. Było przyjemne i takie uspokajające. Bardzo dziękuję jeszcze raz za Pani pomoc. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wysyłam moc ciepłych myśli w Pani kierunku. Do następnego razu. A, kropeczka. Moi drodzy, kolejne sprawozdanie. Witam, rytuał odprawiłam dopiero dzisiaj około godziny 13:55 w łazience, ponieważ wczoraj jakoś słabo się czułam. Według instrukcji posprzątałam dokładnie, ubrałam się ładnie, zapaliłam świece, posypałam gałką muszkatułową świeżo startą i modliłam się swoimi słowami, aby przywołać mojego anioła stróża.
Po jakimś czasie płomień świecy zaczął się ruszać, ale chciałam być pewna, że już przywołałam anioła, dlatego dalej żarliwie się modliłam. W końcu poczułam w okolicy klatki piersiowej taki przypływ energii i wtedy stwierdziłam, że to jest dla mnie znak, że przywołałam mojego anioła stróża. Po zgaszeniu świecy dym szedł do góry, ale nie taką prostą linią, tylko się troszkę kłębił. Więc według tego, co pisała Pani w instrukcji, powtórzę jeszcze raz ten rytuał, aby kontakt jeszcze wzmocnić. Serdecznie pozdrawiam. I kolejne sprawozdanie. Witam Panią bardzo serdecznie. Przepraszam, że dopiero teraz wysłałam raport z wczorajszego rytuału. Zapisałam wszystko dokładnie w moim dzienniku rytualnym. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu, z moich przeżyć i odczuć. Szczególnie znak anioła był bardzo znaczący i widoczny, co wywołało u mnie duże wzruszenie. Dziękuję za wszystko, bardzo gorąco i muszę jeszcze o czymś napisać, ponieważ dzisiaj rano nie miałam czasu tego zrobić, ale cały dzień myślałam o tym bardzo intensywnie. Wczoraj po rytuale długo nie mogłam zasnąć, wiedząc, że rano muszę wcześniej wstać i coraz bardziej czułam się zmęczona. Kiedy leżałam na łóżku i wpatrywałam się w sufit, nagle poczułam, że już zasypiam i choć mam jeszcze świadomość, nie mogę się przekręcić na drugi bok. Po chwili już stałam przy swoim łóżku, patrząc na siebie leżącą, to było bardzo dziwne wrażenie. Po czym zaczęłam rosnąć, stawałam się coraz większa i większa, tak że mogłam zobaczyć dach swojego domu, potem miasto, naszą planetę, robiło się coraz ciszej. Czułam się coraz bardziej spokojna i bezpieczna. Wszystkie moje sprawy stały się małą kulką u moich stóp. Zobaczyłam galaktyki i planety przelatujące obok, tak że mogłam ich dotknąć. To było niesamowite. W pewnym momencie zobaczyłam, że ktoś stoi obok mnie i to była Pani. Głowę miała Pani zasłoniętą szatą z kapturem, widziałam Pani twarz. Chciałam coś powiedzieć, przywitać się, ale nie mogłam. Uśmiechając się do mnie, nagle pokazała mi Pani znak milczenia i wskazała palcem do góry. Kiedy spojrzałam w górę, przeogromne światło rozlało się na nas. Było piękne, nie do opisania. Czułam się cudownie, chciałam pozostać w tym stanie. To trwało jakiś czas. Po chwili zobaczyłam sufit mojej sypialni i przez chwilę nie mogłam się ruszyć. A kiedy to ustąpiło, byłam w wielkim szoku, jak wspaniały był to sen. Dziękuję i pozdrawiam. A. I może jeszcze jeden tutaj z raporcików, mimo tego, że ich jest jeszcze bardzo dużo. Ile uda mi się przeczytać, tyle przeczytam, a resztę może w następnym filmiku. Była we mnie wdzięczność za wszystko, co mój anioł dla mnie robi. Taka wielka i wzruszająca, że aż się popłakałam. Gdy oczy zaszły łzami, miałam wrażenie, jakby płomień świecy zaokrąglił się i wydłużył. Później już była tylko wdzięczność za sytuację, w której jestem, za wszystkie z pozoru niekorzystne rzeczy, za drogi i rozstaje, stresy i radości, za ludzi, których spotkałam i jeszcze spotkam, a przede wszystkim za Ciebie, za to, że Bóg zsyła nam anioły, które przez całe życie nam towarzyszą i jak się odpowiednio nauczymy, to mamy szansę na najwspanialszą przyjaźń na świecie. Nie wiem co prawda, jak wygląda, czy jest jeden, czy jest ich więcej i mimo, że w pełni nie rozumiem jego głosu, to wiem, że jest zawsze i na niego mogę liczyć. Dym świecy po zdmuchnięciu rozdwajał się i kierował w moją stronę na wschód. Rytuał przeprowadziłam dzień później, gdyż tego dnia musiałam wyjechać na szkolenie bardzo daleko i powrót niestety się opóźnił. Dni przed rytuałem bardzo intensywnie myślałam o moim stróżu, co bardzo mnie energetyzowało i dawało poczucie lekkiej czystości. Doświadczenie to było zdecydowanie bardziej silniejsze niż w dzień samego rytuału, ale myślę, że to przez zbyt dużą ilość stresu i zmęczenie tego dnia. Serdecznie pozdrawiam E. Widzę, że ptaszki tutaj z nami konkurują, ze mną, z moim czytaniem. Ale myślę, że w tej chwili, gdy u Was jest w większości śnieg, jest to taki bardzo przyjemny moment, w którym można poczuć się, jak to jest tutaj u nas w oazie. Oczywiście znowu odgłosy rajdu, ale przeplatają się one z odgłosami natury. Niestety tylko tutaj, właściwie tylko w sobotę i w niedzielę jest zawsze tak głośno. W tygodniu jest troszeczkę ciszej. Moi drodzy, kolejne sprawozdanie. A także po nim są widoczne między innymi w niektórych raportach, które dla chwileczkę niezwykle silne, niezwykle pozytywne energetycznie i brały w nim udział osoby,
I przepraszam Was bardzo za te odgłosy, no ale niestety nie możemy. Jeszcze raz. Moi najdrożsi widzowie, i druga część filmiku, którą zapowiedziałam, bo jak ją wczoraj przesunęłam... Kochani, jest teraz problem, ponieważ ja mam tutaj stronę piątą, a powinna być czwarta. Jest. Czyli jeszcze raz przesuwanie mebla.